Cześć, dzień dobry. Nazywam się Alicja Cichoń i witam Was w Misku Mazowieckim. Chciałabym Wam pokazać, czym zajmuję się jako radna. Na początek skrzyżowanie ulic Mickiewicza i Dąbrówki. To tutaj jeszcze niedawno dochodziło do bardzo wielu kolizji. Ta sygnalizacja świetlna, którą widzicie, to efekt mojej pierwszej interpelacji, jaką napisałam w tej kadencji samorządu. Na mój wniosek przy szkołach podstawowych Zarząd Dróg Miejskich wymalował napisy „Odłóż smartfona i żyj”. W niektórych miejscach pojawiły się same symbole przekreślonego smartfona. Jeszcze kilka miesięcy temu mieszkańcy ulicy Zgoda mieli tylko jeden chodnik po wschodniej stronie. Dziś mogą cieszyć się bezpiecznym przejściem po drugiej stronie ulicy. Nie dość, że dzięki naszej interwencji powstał chodnik, to jeszcze wprowadzony jest ruch jednokierunkowy na tym odcinku, który rozładował korki w godzinach szczytu. Na przebudowę ulicy Chruścielewskiego mieszkańcy czekają od lat. Potrzebna jest nie tylko nowa nawierzchnia. Odwodnienie, bezpieczny chodnik, bezpieczna ścieżka rowerowa. I właśnie tej inwestycji dotyczył jeden z moich pierwszych wniosków do budżetu powiatu. Udało się zabezpieczyć środki na dokumentację projektową, która jest już skończona. Alicja Cichoń, Mińsk Mazowiecki. Tu mieszkam, tu działam.